Konferencja Hilux, ze mną Masza, której w końcu walka została ogłoszona i to z nie byle kim, tylko z osobą, która już walczyła. Jak ty się czujesz z tym, że to ty jesteś debiutantką, a Maja już ma walkę ze sobą i to wygraną? Podejrzanie. Czuję się bardzo podejrzanie. Jestem ciekawa, jak ty w ogóle zareagowałaś. Przez zawałowy po prostu. Zareagowałam, no tak, no nie wiem, ale wytargowałam się. No fajne warunki. Okay. Czyli bardziej przekonała cię kwestia ceny, a nie jej osobę? No tak, wiadomo, bo ja bym chciała jakąś, no z kimś, kto też nie walczył, wiadomo, nie? Gdyby moja pierwsza walka, jakbym miała wybierać, a tak to... Okej. Tak, no... Anyways. Ale myślę, że tutaj też warunki fizyczne zagrały, bo jesteście podobnego wzrostu i to też fajnie przykuwa na pewno to, żeby ta walka dobrze wyglądała. Tak, no to prawda, no bo jest mało dziewczyn, które są w moim wzroście, a Maja jest, no tak jest niższa, co nie, ale tak w miarę. Jestem ciekawa, czy ty oglądałaś wcześniej konferencję Maji Staśko, jak z Mrs. Honey dyskutowała i za którą ty byłaś dziewczyn? Myślę, że chyba jednak trochę bardziej za Mają. No. A jeżeli chodzi o jej poglądy, spojrzenie na świat, czy jest coś, z czym ty się zgadzasz? Tak, jest właśnie tak naprawdę pół na pół, jest część rzeczy, z którymi się... Girl. Po prostu Trona still my shine. Nie do końca wiesz, nasza wina patrzy, jaka to mała dzisiaj przestrzeń dla mediów, to jest chore. Ale no, jeżeli chodzi o Maję Staśko, ej, kurczę, przesuńcie się, bo nie mamy jak rozmawiać. Jeżeli... Możemy trochę delikatnie w tą kamerę przecież. Właśnie, Adam, weź nas przesuń, bo to jest... Tak? Tak? Czy ty się dzisiaj obawiałaś czegoś na konferencji ze względu na to, że Maja jest osobą, która ma zawsze odpowiedź na wszystko? Ja wiem, że ty też, ale nie wiem, czy jej argumenty trafiają do ciebie. Znaczy ja powiem tak, no właśnie się zgadzam w pół na pół. Uważam, że robi wiele dobrego, ale też niefajne jest to, że próbuje zmusić innych ludzi, żeby też byli koniecznie dobrzy. I uważam, że właśnie przez to, że robi wiele dobrego, to jaką czasem okazuje się hipokrytką, to przyćmiewa to wszystko, co ona robi dobrego, dlatego ludzie się skupiają na tych rzeczach i to jest takie niekończące się koło i jakby... No. Ciekawą postać w internecie. Jadąc na konferencję, spodziewałaś się, że Maja może zrobić coś nieoczekiwanego względem ciebie, że może coś szykować albo jakoś tam przygrzebać twoją postać, chociaż nie wiem, czy ktokolwiek ma coś tobie do zarzucenia tak naprawdę. Nie, wydaje mi się, że nie właśnie. Nawet z Mają tak naprawdę gadałyśmy wcześniej i się tak gadałyśmy między sobą, czy przyjąć sobie te walki, czy nie. Się wymieniałyśmy jakimiś tam poglądami w sumie i o tym, o czym byśmy mogły porozmawiać na konferencji albo na tych rundkach, także... Jeżeli chodzi o twoją byłą koleżankę, czyli Fagatę, z początku dużo osób spekulowało, że to z nią będziesz walczyła, jednakże ona otrzymała inną rywalkę, ale co... ciekawe i co jest zbiegiem okoliczności, albo może i nie, walczycie na tej samej gali. Myślałaś przez chwilę, że posadzą was przy jednym stole? Ja się w ogóle nie dowiadywałam niczego na ten temat. Ja się dzisiaj dowiedziałam w ogóle, z kim siedzę przy stole i która to będzie nie runda, tylko jak to się nazywa? Panel. No. Podobało ci się w takim razie, z kim siedziałaś? Było dość ciekawie, nie ukrywam, że Mateusz Murański i Scarface pokazali, co to jest konferencja. Tak, znaczy ja myślałam w ogóle, że teraz mi urwą łeb przy okazji niechcący, ale dla mnie to było so funny, bo ja na przykład lubię takie prymitywne żarty typu a ty jesteś gównem, nie, ty jesteś gównem, a ty jesteś gównem, nie, ty jesteś gównem. Gruby, chudy i to takie, a to funny. Ja tam lubię. Ty się bałeś, że dostaniesz, a twoja rywalka w tym wszystkim stanęła między nimi na face to face i wiesz, i... Przerażające to jest, tak myślę, że ona jest w ogóle nieprzestraszona. W ogóle jakby wiesz... Co ty sobie pomyślałaś, jak ona wstała i wiesz, i podbiegła do chłopaków i zaczęła ich tam, wiesz, uspokajać i wszystko? Ja to dopiero później zauważyłam, bo ja sama byłam w szoku, ja próbowałam się po prostu schować, także... Ostatnio rozmawiałeś z Martą Linkiewicz, dość długo, nagrywałyście razem mukbanga. Czy ona jakoś pomaga tutaj w przygotowaniach do walki? Ćwiczymy w tym samym klubie, u tego samego trenera, co kiedyś Marta ćwiczyła, ale tak to nie, na razie nie. Nie mam jeszcze sparingów tak naprawdę, znaczy nie, miałam...
dwa razy, chyba. A kto był tak. głównym doradcą tego, żebyś wzięła tą walkę? Oprócz tego, że kierowały tobą pieniądze, pewnie też kierowałaś się zdaniem kogoś, kto się na tym trochę bardziej zna. Tylko rozmawiałam o tym z moim menedżerem i jakby z... A jak zareagowała Marta, jak jej powiedziałaś, z kim będziesz walczyła? Ona wtedy chyba jeszcze nie wiedziała, jak robiłyśmy tego mukbanga. No dobra, ale mówię już teraz, jak wiesz, jak zostało to ogłoszone i wszystko jest jasne, rozmawiałyście o tym? Doradziła tobie w jakiś sposób? Wydaje mi się, że coś odpowiedziała może na relację jakąś Minką albo coś tym. Nie. Nie. Czy ty nie jesteś przestraszona w takim razie, że to już za niecały miesiąc, a ty mówisz, że jeszcze nie miałeś żadnych springów? Srana! To dlaczego nie wolałaś dać sobie trochę więcej czasu, tylko już teraz podjęcie tej walki? Nie mogę powiedzieć. Ludzie komentują. Pytanie, proszę mi zadawać takie pytanie. Ludzie też piszą w komentarzach, jak dodajesz filmy, że jesteś zbyt normalna na ten świat i powinnaś zająć się czymś innym. Radzili tobie, żebyś odbyła tą walkę i uciekała. Co ty o tym powiesz? Mam kontrakt na 3 walki. Okej, ale to są same walki. Jeżeli chodzi o udzielanie się w internecie, czujesz się pewniej na siłach, że chcesz to robić, czy wolałabyś pójść w innym kierunku? Właśnie miałam teraz nawet przerwę, nie? Jakiś czas od internetu. Tak. Mhm. Tak, na urodziny. A na urodziny? I... Nie powiem, które. Nie powiem, które, ale tam, miałam właśnie przerwę, miałam trochę mental breakdown i wiem, że... Internet mi jakby nie służy, zależy od tego, w jakim stanie jestem, ale jak jest dobrze, to jest spoko i wiem, że na pewno to nie jest coś, co chcę jeszcze robić przez, nie wiem, załóżmy kolejne 5 lat. Na pewno jeszcze przez jakiś dłuższy czas, ale na pewno nie aż tyle, tylko już mam inne plany. A jak to jest właśnie z tymi przygotowaniami? Czy to jest tak, że one ciebie napędzają do działania, czy czasem masz tak, że po prostu nie pójdziesz i tyle na trening? Nie no, jestem prawie na każdym treningu, chyba że teraz ostatnio się źle czułam. To... Okay, ale robisz to z czystej radości, czy raczej z przymusu też? Właśnie myślałam, że mi się nie spodoba i byłam na pierwszym treningu taka, Boże, czemu ja muszę to robić? A właśnie mi się o dziwo spodobało. To jak mi idzie, to już jest taka inna kwestia, ale fajnie, spodobało mi się. Fajnie, że, ale myślisz, że odnalazłaś się w czymś, że to może stać się twoją pasją, czy raczej to nie jest to? Nie, no bez przesady. Zadawaj mi takich pytań, kochanie. Nie, no właśnie, nie zadawaj mi takich pytań. No dobrze, Marta, a jeszcze może pytanie odnośnie walki kobiet, bo jest ich tutaj nie za dużo. Mamy Natsu oraz Fagatę. Wiem, że nie chciałabyś się pewnie wypowiadać o to Fagacie, ale jestem ciekawa, jak ty wyobrażasz sobie tą walkę ze względu na to, że obydwie przegrały z Lexi. Chciałam zauważyć, że Lexi dzisiaj wygląda jak Malik. Ja się pomyliłam, jak Malik wyszedł na chwilę ten na środek. Ubrana, tak? Tak, tak, i też ma taką kitkę i w ogóle naprawdę ja tak, kątem oka myślałam, że to Lexi. I... A co, jakie było pytanie? Bo bardzo chciałam to powiedzieć, Chciałam to całą konferencję powiedzieć, ale po prostu nikomu nie dało dojść do słowa. Że obydwie dziewczyny przegrały z Lexi. A. Która według ciebie tutaj ma szansę większe na wygraną? Przecież Natsu wygrała z Lexi. A, ostatnio. No nie wiem, Lexi jest wysoka dość, też ma warunki do tego, nie? Że nie jesteś w stanie stwierdzić. Ona jest bardziej z... Czekaj chwila, Natsu. Wydaje mi się, że Natsu każdy... jest bardziej zwinna, taka... Też Natsu mówi, wszyscy mówią o Natsu, że ona jest taka charakterna, że ona się nie poddaje. Co do Fagaty, nie widziałam takich komentarzy, ale też się wyrobiła, no nie można powiedzieć, że nie można jej tego odmówić, jeżeli chodzi o walkę, ale ty nie masz, rozumiem, faworytki w tej walce. Nie wiem, kto wygra. Znaczy, no jak patrzysz po prostu czysto osobiście, to chyba nie zadawała mi takich pytań, kochanie. Wiem, jaki jesteś team, ale byłam ciekawa po prostu, jak postrzegasz umiejętności Natsu. Natsu wcześniej miała sparring partnerkę, którą właśnie była Maja Staśko. Jestem ciekawa, kto będzie twoją sparring partnerką. Czy ty masz już kogoś wyznaczonego do tego? Muszę beknąć. Dobrze. No spokojnie. Moją sparring partnerką jest osoba, która nie jest z internetu. Na razie, ale Marki Renti też jest w tym samym klubie, także możliwe, że na siebie... Ale on sobie... Jezu, ja nie powinnam tak po prostu z siebie robić takie pizda, ale dobra, już skończmy ten temat. To już się zawracam do jej głowy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo również.